Skull Cavern i Vulkan, w przeciwieństwie do zwykłej kopalni w Stardew Valley, są o wiele trudniejsze i mają także specyficzne mechaniki. Ale spokojnie, zaraz Wam powiem, jak łatwo i szybko je pokonać, zwłaszcza biorąc pod uwagę rzeczy, które doszły do gry po aktualizacji 1.6. Skull Cavern to jaskinia znajdująca się na pustyni. Możecie tam dotrzeć po ukończeniu skarbca w Community Center, ponieważ wtedy naprawiony zostanie autobus na pustynię, który prowadzi Pam. Pamiętajcie tylko, że do samej jaskini nie wejdziecie przed zdobyciem 120 piętra zwykłej kopalni. Tam właśnie znajdziecie klucz do Skull Cavern. Ale po co w ogóle tutaj przychodzić? Jest kilka powodów. Po pierwsze, znajdziecie tutaj ogromne złoża iridium, które w dalszym etapie gry są konieczne do kraftowania wielu itemków oraz ukończenia niektórych questów. Po drugie, możecie tutaj farmić potworki, znaleźć masę omnigeod pełnych minerałów i artefaktów, a nawet jajo dinozaura. Po trzecie, jeśli odblokowaliście już secret notesy i znaleźliście notatkę numer 10, to pan Key będzie na was czekał na 100. piętrze Skull Cavern, a ten quest warto zrobić, bo dzięki niemu wasz pasek HP zwiększy się na stałe. Zanim wejdziecie do Skull Cavern, musicie pamiętać, że w tej jaskini nie ma windy, a to oznacza, że po każdym wyjściu zaczynacie od pierwszego piętra. Właśnie dlatego zejście na 100. piętro w trakcie jednego dnia jest wyzwaniem, ale nie jest to niemożliwe. Przede wszystkim miejcie ze sobą w miarę dobrą broń. Najlepszy byłby Galaxy Sword, który otrzymacie wchodząc z Prismatic Shardem w ten magiczny krąg na pustyni, ale jeśli go nie macie, to inną dobrą opcją jest Lava Katana, możliwa do kupienia u Marlona za 25 tysięcy golda po przejściu całej standardowej kopalni, albo Obsidian Edge, które znajduje się w skrzyni na 90. piętrze kopalni. Więcej informacji o broniach i ich ulepszaniu znajdziecie w moim filmie na ten temat. Druga najważniejsza rzecz, która pozwoli Wam przetrwać w Skull Cavern, to jedzenie. Najlepiej mieć ze sobą dwa typy jedzenia. Posiłki, które dają buffy oraz jedzenie do uzupełniania HP. Moja ulubiona kombinacja jedzenia to Lucky Lunch, Spicy Eel lub Pumpkin Soup, do tego Triple Shot Espresso oraz sery. Lucky Lunch dodaje 3 punkty szczęścia, a dzięki szczęściu możecie szybciej znaleźć zejście na kolejne piętro. Spicy Eel dodaje 1 punkt szczęścia i 1 punkt prędkości, co razem z Triple Shot Espresso dodającym 1 punkt prędkości sprawi, że będziecie z łatwością uciekać przed potworkami i mknąć w dół kopalni jak wiatr. Natomiast Pumpkin Soup dodaje 2 punkty szczęścia i 2 punkty obrony, więc jeśli walka to Wasz słaby punkt i łatwo tracicie HP, to rozważcie ten wybór. Buffy z jedzenia i picia się stakują, ale z kilku różnych posiłków już nie, dlatego w celu uzupełnienia HP i energii musicie jeść coś innego, na przykład sery, mleko lub po prostu warzywa i owoce, jeśli tylko to posiadacie. Sery to według mnie najlepszy wybór, ale możecie też sięgnąć po Life Elixir, jeśli stać Was na zakupy u Krasnala lub macie grzybową jaskinię i możecie go wykraftować. Bezpieczna ilość sera na jeden run to według mnie około 20 sztuk, ale im więcej, tym lepiej. Ciekawostką jest też to, że możecie wypić olej czosnkowy, dzięki któremu w kopalni nie pojawią się zainfekowane piętra. Kolejny must have do Skull Cavern to bomby. Pójście tam tylko z kill-offem to bardzo zły pomysł, bo pamiętajcie, że nie ma tutaj windy, więc musicie szybko znajdować zejście na kolejny poziom. Bomby możecie kraftować samodzielnie, co jest bardzo opłacalne, albo kupić u Krasnala lub u handlarki na pustyni. Wybuchająca bomba poza rozwaleniem pobliskich kamieni zada damage także Wam, ale możecie kupić u Krasnala Dwarish Safety Manual, dzięki któremu bomby będą zadawały Wam o 25% mniej damage'a. Generalnie ja bym się nie przejmowała tym damage'em, bo najważniejsze jest jak najszybsze znalezienie drabiny. W Skull Cavern nie ma windy, ale poza drabinkami czasem pojawiają się dziury, do których możecie wskoczyć, a które sprawią, że przelecicie kilka pięter. To mogą być tylko 3 poziomy, albo aż 8, to totalnie losowe. Pamiętajcie jednak, że im więcej pięter przelecicie, tym boleśniejszy będzie upadek, więc nie warto wchodzić do dziury przy niskim HP. Jeśli macie problem z pokonaniem jakiegoś piętra, bo na przykład nie możecie znaleźć drabiny, albo piętro jest zainfekowane potworkami, to skorzystajcie ze schodów. Jedne schodki można wykraftować za 99 kamieni, ale lepszym rozwiązaniem jest wymienianie jadeitów na schody u handlarki, co jest możliwe w każdą niedzielę. Jadeity możecie wsadzić do krystalarium, dzięki czemu szybko i łatwo możecie zdobyć nawet 100 schodów i po prostu zejść na 100. piętro Skull Cavern, unikając jakiejkolwiek walki. Nie ma to większego znaczenia dla pana Key, który wtedy co prawda uzna, że zeszliście do niego w niehonorowy sposób, ale nie ma to wpływu na nagrodę za tego questa. Dodatkową pomocą w Skull Cavern mogą być pierścienie. Możecie nosić maksymalnie 2 pierścienie, ale jeśli macie mini kuźnię albo odblokowaliście kuźnię na wulkanie, to możecie połączyć ze sobą nawet 4 pierścienie i nosić je przy sobie. Glowstone Ring jest przydatny, bo dostarcza Wam światło, ale także zwiększa zasięg przyciągania przedmiotów. Jego lepsza wersja to Iridium Band, który dodatkowo zwiększa zadawany damage o 10%. Jeśli pokonaliście już 1000 slime'ów, to od Jilla dostaniecie Slime Charmer Ring, dzięki któremu będziecie odporni na slimy
ale wątpię, że macie ten pierścień przed wycieczką do Skull Cavern. Inne pierścienie tak naprawdę zależą od waszego stylu gry, bo możecie założyć coś na damage, na defense albo na zwiększenie innej statystyki. Staty mogą wam podnieść także książki, które możecie znaleźć albo kupić na przykład u booksellera. Przydatna książka to Jack Be Nimble, Jack Be Thick, która dodaje 1 punkt do obrony. Poza tym przyda się wam wspomniany Dwarish Safety Manual, obniżający bombowy damage, ale także Mapping Cave System, bo w razie porażki zapłacicie Marlonowi mniej za odzyskane rzeczy. Warto rozważyć też przeczytanie książek dodających stałego boosta do prędkości, czyli Way of the Wind 1 i 2. Wyprawy do Skull Cavern mogą wam też ułatwić profesję. Jeśli zastanawiacie się, którą profesję wybrać albo jak je zmienić, zajrzyjcie do mojego filmu na ten temat. Niektóre profesje zwiększą wam damage i HP, a inne krytyczne uderzenia itd. A to wszystko ma znaczenie w starciu z potworkami z jaskini. Jeśli odblokowaliście już Mastery Cave, to w pokonywaniu Skull Cavern pomogą wam różnego rodzaju trinkety, które dostaniecie po odebraniu Combat Mastery. Dzięki nim możecie mieć przy sobie na przykład żabę, która zjada wrogów, wróżkę, która leczy, albo różdżkę zamrażającą wrogów. Przydać może się także statua Króla Krasnali z Mining Mastery, a zwłaszcza buff zwiększający szanse na znalezienie drabinek, albo ten uodparniający was na bomby. Pomogą nawet buffy z Farming Mastery, które otrzymacie ze statuy błogosławieństw, na przykład nieskończona energia, zwiększona szansa na krytyczny atak, szybkość czy szczęście. Nie zapomnijcie o totemach do teleportacji. Możecie wziąć ze sobą totem do powrotu na farmę, ale jeśli go nie macie, to każdy inny się nada, byle mieć coś, co pozwoli wam uciec spod trzasku, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jaką strategię na Skull Cavern obrać? To zależy od waszego celu. Jeśli chcecie wejść do jaskini i farmić iridium, to nie ma znaczenia, na które piętro dojdziecie. Chociaż im niżej, tym większa szansa na pojawienie się tego surowca. Wszystkie wcześniejsze porady wam się przydadzą, ale generalnie możecie spędzić więcej czasu na danym piętrze, żeby je dokładnie przeszukać. Warto nawet pokonywać potworki, zwłaszcza fioletowe slajmy, które mogą dropić rudy iridium, a nawet całe sztabki. Jeśli zależy wam tylko na zejściu na setne piętro, bo nie jesteście gotowi na walkę, to wybierzcie pokojową ścieżkę, czyli przygotowanie sobie 100 schodów i zakończenie questa w kilka sekund. Polecam jednak spróbować zejść na setne piętro, używając schodów tylko w krytycznych sytuacjach, bo pokonywanie Skull Cavern to naprawdę fajna zabawa, o ile jesteście dobrze przygotowani. Na początek musicie zrobić wszystko, żeby zacząć run po Skull Cavern jak najszybciej. W końcu do pokonania macie 100 pięter w jeden dzień. Możecie zaczekać na Pam, aby zawiozła was na pustynię, ale wtedy będziecie tam dopiero około 10. Dlatego lepszą opcją jest wykraftowanie lub kupienie totemu do teleportacji na pustynię i przeniesienie się tam od razu po wstaniu z łóżka. Alternatywą jest nocowanie na pustyni dzień wcześniej za pomocą namiotu, który doszedł w wersji 1.6, ale wówczas nie będziecie wiedzieli, jakie macie danego dnia szczęście. Chyba że weźmiecie ze sobą także telewizor. Nie uważam, że szczęście to jakiś mega kluczowy czynnik, ale faktem jest, że może być wam łatwiej pokonywać jaskinie w mega szczęśliwy dzień. Dodatkowo szczęście możecie zwiększyć na przykład buffem z jedzenia albo nosząc Lucky Ring. Biorąc pod uwagę wszystko, co powiedziałam wcześniej, tak mniej więcej powinien wyglądać wasz ekwipunek. Kilof, po który macie sięgać rzadko, dobry miecz, różnego rodzaju bomby, posiłki z buffami, kawka, sery, schody i ewentualnie totem do teleportacji na farmę, jeśli utkniecie na trudnym piętrze albo po prostu będzie już bardzo późno. Unikanie walki jest kluczowe w schodzeniu na setne piętro. Skupcie się na rzucaniu bomb, nawet kilku naraz i omijaniu potworków dzięki swojej zawrotnej prędkości. I zawsze wybierajcie dziury zamiast schodów, jeśli tylko się pojawią, no chyba że będziecie blisko setnego piętra. Lepiej nie ryzykować, że je przelecicie. Stosując się do tych rad, na pewno szybko i łatwo pokonacie Skull Cavern. Możecie też spróbować eksploracji tej jaskini dopiero podczas pustynnego festiwalu, który ma miejsce wiosną. Nie sprawdzałam, czy wtedy pan Ki także czeka na setnym piętrze, ale jeśli tak, to świetna wiadomość, bo na tym festiwalu możecie zyskać szereg dodatkowych buffów ułatwiających rozgrywkę. Poza tym, podczas festiwalu możecie wejść do jaskini nawet wtedy, kiedy nie posiadacie Skull Ki. Możecie na przykład pójść do kucharza i zamówić jedzenie, które zwiększy wam obronę, szczęście, atak itd. w zależności od tego, o co poprosicie. Jedzenie od kucharza stakuje się z innym jedzeniem. Czyli możecie wypić espresso, zjeść ostrego węgorza i jeszcze posiłek od kucharza. Poza tym w trakcie festiwalu na niektórych piętrach znajdziecie statuły, których aktywowanie może dać wam fajnego buffa, na przykład zwiększenie prędkości, odnowienie energii i HP na maksa, czy obniżenie damage'a zadawanego przez potworki. Jednak moi drodzy, jest to hazard, bo możecie też trafić na debuffa, jak choćby więcej duchów, więcej węży czy mniejsza efektywność jedzenia. Ale może warto zaryzykować. Prawie wszystko to, co powiedziałam przed chwilą, nada się również na wulkan.
Wulkan znajduje się na północy Ginger Island, więc po odblokowaniu wyspy wystarczy, że nakarmicie papugę Uleo jednym złotym orzechem, a północ stanie przed Wami otworem. Na wulkanie znajduje się tylko 10 pięter, ale idziecie cały czas w górę, dlatego nie możecie skorzystać tutaj ze schodów ani dziur, a także z szybszego wyjścia. Możecie wydostać się ze szczytu albo z piątego piętra, jeśli odblokujecie skrót za 5 złotych orzechów, a poza tym pozostaje Wam tylko skorzystanie z totemów do teleportacji, dlatego na wulkan musicie je zabierać ze sobą. Na wulkanie absolutnie niezbędna jest konewka. Wiele pięter jest niemożliwych do przejścia bez konewki, bo czasem przycisk odblokowujący drzwi znajduje się na wyspie otoczonej lawą, dlatego bez konewki nawet tutaj nie przychodźcie. W razie potrzeby możecie ją napełnić na piątym piętrze. Piętra na wulkanie, w przeciwieństwie do Skull Cavern, nie są losowane za każdym razem, jak tam wejdziecie. Ich układ jest niezmienny przez cały dzień, a niektóre z nich mogą być, delikatnie mówiąc, trudne. Czasem dostęp do drzwi prowadzących na kolejne piętro będzie prosty, a czasem będziecie musieli pobiegać dookoła i poszukać specjalnych przycisków odblokowujących przejścia. Niektóre piętra mogą być także zaskakująco łatwe, jak piętro z grzybami, ale to, czy takie się pojawi, jest totalnie losowe. Jeśli jeszcze nie macie Galaxy Sworda, to najlepszą strategią na wulkan jest wbiegnięcie na sam szczyt po darmowy Prismatic Shard. Po stworzeniu lepszego miecza będzie Wam łatwiej eksplorować wulkan i zdobywać złote orzechy, Cinder Shardy i inne fajne rzeczy. Może teraz powiem coś kontrowersyjnego, ale moim zdaniem wbiegnięcie na szczyt wulkanu jest łatwiejsze niż zejście na setne piętro Skull Cavern. W tym wypadku nie musicie nawet zaczynać o tej 6 rano, choć im szybciej, tym bezpieczniej. W przypadku wulkanu radzę zjeść Spicy Eel i Triple Shot Espresso, bo musicie być naprawdę szybcy, żeby ignorować potworki. Nie potrzebujecie też zbyt wielu bomb, bo na wulkanie nie ma takich skupisk kamieni. Za to oczywiście potrzebujecie konewki, miecza i kilofa, a także sera i to sporo, bo te potworki, zwłaszcza latające ogniki, zadają dużo damage'a. I tyle. Teraz po prostu biegnijcie. Polecam oddalić widok gry w ustawieniach, to łatwiej będzie wypatrzeć Wam wyjście. Jeśli będzie za kratami, to musicie szybko zlokalizować przełączniki na ziemi, podbiec do nich i potem siup na kolejne piętro. Piętro 9 jest najbardziej specyficzne, ale stosunkowo łatwo je przejść. Tutaj znajdziecie też Rare Chest, ale w pierwszym ranie możecie to zignorować. Najpierw zawalczcie o sam szczyt, na którym będzie Prismatic Shard, 2 złote orzechy i kuźnia pozwalająca na ulepszanie broni. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego materiału jesteście gotowi na podbój Skull Cavern i wulkanu, a jeśli uważacie ten film za przydatny, to zostawcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał i wpadnijcie na inne platformy, na których jestem. Pa!